no to jak będziemy Szekspira robili, czy tam jakieś poważniejsze rzeczy, a takie również były robione, to my byliśmy pomijani przy obsadzie, no bo to są ci z Maydaya, prawda? A to jest straszliwy błąd. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym drugim odcinku naszego podcastu KPD Cast. Dzisiejszym moim gościem jest Krzysztof Bochenek, znany krakowski aktor teatralny i filmowy. No i na sam początek... Dzień dobry przede wszystkim. Tak. Sam początek, dzień dobry wszystkim. Na sam początek przywitajmy się, dzień dobry. Dokładnie. Krzysiu, przede wszystkim ja chciałbym ciebie zapytać, ponieważ no jakby możemy sobie darować tutaj powiedzmy per pan i tak dalej, bo znamy się już nie od wczoraj. Powiedz mi proszę, jak się ogólnie dzisiaj czujesz i jak tam doskwierają ci jeszcze upały, czy już jesteś zadowolony z tego, że... No upały się skończyły już. Dzisiaj nie ma upału, więc przyjechałem tu do was rowerem, jest dobrze. Wróciłem z Chorwacji z planu, gdzie było bardzo gorąco, to teraz super. Już lepiej, więc super. Nie ma... A to wakacyjnie czy służbowo? Nie, służbowo na planie serialu. Okej, okay, czyli rozumiem, że nie zdradzisz tutaj nam żadnych szczegółów póki co, bo pewnie nie mogę, niestety jestem związany... tajemnicą służbową. Jest embargo, niestety, no to chyba musimy się tutaj obejść smakiem, ponieważ no chciałbym właśnie dzisiaj z tobą porozmawiać na tematy zarówno aktorskie, jak i też pracy z głosem, ponieważ wiemy, a ci, którzy nie wiedzą, no to tutaj Krzysztof jest znanym głosem w niektórych projektach, zwłaszcza książeczek interaktywnych dla dzieci, albików, chyba możemy to powiedzieć oficjalnie. No, więc... Mam nadzieję. W tej chwili taki świat się stał, że nie wiadomo, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. Ale dokładnie. Ale myślę, wydaje, że tak naprawdę w tym wszystkim możemy zachować tej naturalność i wydaje mi się, że to raczej nie jest nic takiego objęte jakąś tajemnicą, więc skoro już do tego nawiązaliśmy, no to zamiast o początki, to tak mogę cię szybko zapytać o to, w jakich rolach najczęściej czujesz się dobrze? Czy takich głosowych, czy też takich aktorskich, pełnowymiarowych? No bo jesteś zarówno aktorem filmowym, jak i serialowym, więc może mógłbyś nam mniej więcej przybliżyć, jak czujesz się, jak się bardziej czujesz, czy bardziej na scenie, na deskach teatru, czy przed kamerą, czy też właśnie przed mikrofonem, jako w rolach głosowych? No nie mam takich... aktor... Znasz takie powiedzenie aktor traktor? No, szczerze powiedziawszy, pierwsze słyszę. To ja mówię ci po raz pierwszy, ale pewnie nie ostatni. Chodzi o to, że wbrew takiemu myśleniu ludzi, że aktorzy to są tacy, co tam nic nie robią, robią miny i zarabiają kupę forsy, to wręcz przeciwnie jest w większości naszych przypadków. To znaczy, musimy naprawdę dość sporo pracować i być bardzo wszechstronni, żeby się utrzymać w zawodzie. Taka jest prawda. Jasne. Także taki aktor jak ja, który jest w Krakowie, pracuje w całkiem niezłym, fajnym teatrze Bagatela. Oprócz tego teatru musi jeszcze wykonywać kupę innych zajęć i kupę innych spraw, które zresztą są bardzo ciekawe, no bo oprócz tam grania w filmach, w serialach czy występach na scenie, są właśnie, tak jak u was, dubbingi, to nieraz bardzo ciekawe, bo są to podłożenia głosów pod zwierzątka i nie tylko zwierzątka, są głosy lektorskie, bywa też tak, że są to dubbingi pod film, więc też jest to inna sprawa. A przy okazji trzeba umieć robić jeszcze różne rzeczy, na przykład prowadzić imprezy na scenie, nieraz plenerowe, nieraz nie, w różnych językach, grać jesteś, dla nie? dzieci, grać dla dorosłych. To wszystko musi umieć aktor, który chce jakoś tam egzystować przez swoje całe zawodowe życie w tym właśnie fachu. No i ja to tak próbuję robić, mam nadzieję, że z powodzeniem.
No myślę, że jak najbardziej. No tak naprawdę może jakby twoje nazwisko nie jest aż tak znane, powiedzmy, jak taka obecna czołówka. No nie jest, nie będzie. Ale no gdzieś tam i tak zasłynąłeś i to w bardzo dużym stopniu. Myślę, że też na pewno lokalnie. A tak jak już wspomniałeś o tym, to często zdarzają ci się takie występy konferansjerskie, że tak bym to określił? Zdarzały mi się bardzo często takie imprezy i prowadziłem takie imprezy, włącznie z takimi dużymi krakowskimi imprezami, jak na przykład Święto Pierogów na Małym Rynku, Bardzo znane, że tak powiem, u nas przez wiele święto, lat nie? prowadziłem i to też w różnych językach to się robiło. Bardzo, bardzo dużo jest takich różnych imprez, które musiałem robić. Niektóre lubiłem, ale nie powiem, że wszystko mi się podobało i ze wszystkiego byłem zachwycony. Po prostu robi się je dlatego, że tak trzeba i że jest takie zlecenie, a aktor, tak samo jak każdy inny zawód, musi być takim no, bardzo operatywnym zawodem, w sensie takim, że trzeba się podejmować różnych wyzwań, mimo tego, że niektóre te wyzwania są stresujące. Okej, rozumiem. A bardzo się stresują na przykład występy, no nie wiem, czy mogę tak to określić, zagraniczne czy internacjonalne, w różnych językach, w jakich językach często też występujesz? No ja znam parę języków, wszystkim zresztą doradzam naukę języków, bo to rozszerza całe spektrum możliwości, nie tylko aktorskich, ale w ogóle we wszystkich zawodach. Ale prowadzę imprezy po angielsku, po francusku, prowadziłem również po rosyjsku. Zarobiłem bardzo, całkiem nawet spore pieniądze na tym, że kiedyś w komunizmie uczyli nas rosyjskiego i trzeba się było tego rosyjskiego uczyć. I to nie tylko przez 8 lat podstawówki, ale też i w liceum. W związku z tym byłem laureatem Centralnej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Nawet mnie do Mińska wysłali, ale jeżeli chodzi o kasę, to śpiewałem Wysockiego na przykład. I Wysockiego tylko i wyłącznie chcieli słuchać we Francji na Saint-Germain-des-Prés albo w Belgii na Grand Place. I w związku z tym, żeby sobie pozwiedzać za granicę, to miałem sobą gitarę i grałem Wysockiego w oryginale, co się bardzo tamtejszym ludziom podobało i rzucali mi kasę. O proszę, no to, że tak powiem, tutaj ta wszechstronność jest u ciebie dosyć duża, bo i grasz głosowo i powiedzmy tak pełnowymiarowo, cieleśnie, no i też śpiewasz. Pełnowymiarowo, cieleśnie, jak on to ładnie ujął, brawo Kuba, dobra, ja sobie to muszę zapamiętać, że gram pełnowymiarowo cieleśnie, dobra, okej. Okay. No to powiedzmy, że jest to w miarę ładnie powiedziane, aczkolwiek no gdybym się postarał, mógłbym określić to jakoś inaczej, natomiast tutaj też chciałbym nawiązać do tego, bo w 91 zrobiłem research, słuchaj. W 91 roku wystąpiłeś na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Chciałbym ci zadać pytanie, bo bardzo mnie to ciekawi z tego względu, że jakby no jesteśmy w studiu nagrań, nasz podcast się tutaj też odbywa, my jakby na co dzień zajmujemy się muzyką też między innymi. No głównie muzyką, ale między innymi też chciałbym zapytać właśnie jak czy to była jakaś taka jednorazowa przygoda, jaki to był występ, czy może pamiętasz, czy chciałbyś opowiedzieć i na przykład z jakim też odbiorem spotkał się twój występ. Pamiętam, nie? Oczywiście, że pamiętam, bo to właściwie była sprawa jednorazowa, właściwie dwurazowa. Potem jeszcze raz próbowałem coś tam zaśpiewać we Wrocławiu, tym razem się nie udało, ale wtedy to był dobry rok, kiedy wygrała Hanka Śleszyńska. I ja dostałem wtedy wyróżnienie i śpiewałem Brela, ponieważ bardzo, bardzo lubię w ogóle piosenkę francuską, nawet zrobiliśmy spektakle, które były związane z Brelem i Brassensem i śpiewałem Piwko Brela, bardzo taki sympatyczny utwór i przedwojenny taki bardzo fajny szlagier Szlechtera, który się nazywa Przyjaciół. To mi polecił mój starszy kolega po fachu, za co mu dziękuję. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo za tę piosenkę. Ona miała wielkie powodzenie i przyznam się, że wtedy, w tym 91 roku jeszcze był, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, profesor Aleksander Bardini, który prowadził tę piosenkę, był szefem jury, bardzo znany, teraz by się powiedziało influencer taki, bardzo no tak. Dobry, którego głos się liczył i którego zdanie się bardzo liczyło. No I między innymi również dzięki niemu to wyróżnienie otrzymałem, a pierwszą nagrodę równorzędną ze Śleszyńską też zdobyła nasza aktorka Beata Fudalej, która
pięknie, pięknie zaśpiewała swoją własną piosenkę O mój wymarzony, o mój wytęskniony. Proszę, no to widzisz. Tyle pamiętam, z tego dużo, nie? No powiem ci szczerze, no jeszcze myślę, że będziesz mógł sporo nam tej opowiedzieć. Tak zaczęliśmy troszeczkę od tyłka strony, że tak powiem dosyć kolokwialnie. No, chciałbym też tutaj troszeczkę teraz cofnąć się w czasie i tak już przejść troszeczkę do chronologii, do twoich początków. Jak to się w sumie zaczęło? Bo to jest takie standardowe pytanie, nie? Ja się tak śmieję, że powiedzmy w środowisku rapowym często, jak ktoś przeprowadza wywiady z jakimś artystą, to mówią, dlaczego hip-hop? No to ja dlatego mogę tak sparafrazować bardzo z uśmiechem na twarzy i powiedzieć, dlaczego aktorstwo? Co było takim twoim, właśnie jak to już pytałem ostatnio chłopaków, co było w twoim przypadku takim motorem napędowym, takim paliwem do działania, czymś, co cię zainspirowało lub zafascynowało, dało takiego kopa do działania, że obudziłeś się z myślą, że może pójdę w aktorstwo? Jak to się zaczęło z twojej perspektywy? Znaczy, to jest trudno opowiedzieć, ale powiedzmy tak. Zacząłem w wieku lat 6, grając halabardnika w Tychach, bo ja w ogóle pochodzę z miasta Tychy. Tam był teatr, jest do dzisiaj fajny teatr, mały, i tam była taka grupa aktorska, amatorska oczywiście, do której mama mnie zapisała w wieku lat 6. Najpierw grałem halabardę, a potem grałem szewczyka Dratewkę. Im dalej w las, tym byłem jakby w większych rolach obsadzany. No i od tego dalej, szewczyka Dratewki się to im dalej raz, tym, że tak powiem, ranga rosła, szła w górę. Dokładnie. No ale potem kabarety były jakieś w liceum, wiadomo, bo to jest normalna droga, ale żaden człowiek nie ma takiej opcji w wieku takim młodym, 16-17 lat, że on wie, że na pewno będzie tylko i wyłącznie aktorem. Aktor to jest pewne marzenie. Jeden to spełnia, a drugi tego nie spełnia. Ja gdybym się nie dostał za pierwszym razem do szkoły teatralnej, to kto wie, kim bym był, bo jeszcze zdawałem na romanistykę, na rusycystykę, cholera wie, czy może byłbym romanistą na przykład jakimś, albo pracował w dziennikarstwie. No różne rzeczy można w życiu robić. Są też ludzie, którzy kończą szkołę teatralną, po czym po 2-3 latach okazuje się, że się nie za bardzo do tego nadają, jakby do tego zawodu, bo ten albo zawód wymaga bardzo grubej skóry, psychiki. Albo na przykład była to chwilowa zajawka, która albo minęła, na przykład nie? Była to chwilowa zajawka, tak. No i też zmieniają swój zawód. Z tym, że ja tego dość nie lubię o tyle, że jak się dostajesz już do tej szkoły, a jest to szkoła ekskluzywna i bardzo mało osób przyjmują co roku, czyli gdzieś powiedzmy osób, nie wiem, koło 20 na 1600 czy 2000 zdających, to jeżeli ktoś taki delikwent się dostanie do szkoły teatralnej, potem ją całą przejdzie, po czym nie pracuje w zawodzie, no to odbiera miejsce komuś, kto mógłby się pod kreską dostać jako pierwszy, a potem tym aktorem być. I to całkiem niezłym, dlatego że w ogóle aktorstwo jest bardzo niewymiernym zawodem. To jest coś takiego, jak w sporcie jest, nie wiem, jazda figurowa na lodzie na przykład, czy gimnastyka. Są sędziowie, którzy to oceniają. I nie masz 2+2=4, tylko jednemu się rola podoba, drugiemu się rola może nie podobać. Jeden profesor może mieć lepszy dzień, drugi ma gorszy dzień. No i tak to jest. Ta tak samo jest jak jedna. Na ekranie, czy na dyskach teatru, nigdy nie uszczęśliwisz tak naprawdę każdej osoby, nigdy nie będziesz dla każdego idealnym, że tak powiem, wzorem do odgrywania jakiejś roli, bo ktoś może na przykład no, albo nie lubić twojej kreacji, albo twojego sposobu grania, i tak naprawdę to tak samo z muzyką, nie? Nie każdy musi trafiać do wszystkich, nie? Oczywiście, że tak. Z tym, że mamy jedną rzecz, to wszyscy artyści, również muzycy i aktorzy, ci, którzy piszą książki, malarze, no w ogóle po prostu artyści. Oni mają coś takiego, co nie zawsze się w zawodach pojawia, mianowicie, że oni bez przerwy są w trakcie matury. Właściwie każda nowa płyta, którą się wydaje, każdy nowy utwór, każda nowa rola, którą... Jakiś rozdział, który się cokolwiek, podejmuje, nie? To jest wszystko z tremą i to wszystko jest niepewne, czy ta rola wyjdzie, czy ta płyta wyjdzie, czy piosenka się spodoba, czy książka nie będzie gniotem, i zawsze żyjemy na takiej... Z jednej strony trzeba, my musimy to wykonywać, bo nas coś pcha do tego, żeby tę twórczość dawać i żeby coś z siebie gdzieś wyzwolić, ale z drugiej strony zawsze jesteśmy niepewni,
pewni efektu, czy to się spodoba, czy będzie sukces, czy nie. I tak naprawdę też się troszeczkę pompuje ten balonik oczekiwań, tak? Zarówno jakby od widowni, od słuchaczy, od odbiorców naszej twórczości, jak i też od samego siebie, tak? Bo wydaje mi się, że gdzieś tam na pewnym etapie jako artysta dmuchasz sobie taki trochę balonik oczekiwań, że ile ty oczekujesz od swojej twórczości i jak bardzo chcesz, żeby ona była trafiająca do każdego, nie? A tak naprawdę... No, ale oczywiście, że tak. Wiesz, to, im czasami, jesteś starszy, tym więcej się od ciebie wymaga. Czasami to jest trochę zgubna droga, tak mam takie wrażenie, że narzucisz sobie zbyt dużo oczekiwania, którym tak naprawdę nie we własnej ocenie samemu nie sprostasz, przez co możesz na przykład no, troszeczkę pochłonąć się w takim błędnym kole, że możesz odpuścić, bo stwierdzisz, że nie jesteś zbyt wystarczający, nie? Czy to aktorsko, czy muzycznie. Wiesz, Kuba, no wiesz. Pewnie, że masz rację. Zresztą popatrz sobie na kariery nie tam osób takich jak ja, tylko tych aktorów z pierwszego planu. Nie zawsze jest tak, że oni, że ich kariera to jest tylko taka wznosząca się do góry linia. Tylko ta kariera to jest sinusoida. Jest mnóstwo wspaniałych aktorów i artystów, którzy zrobili naprawdę znakomite te filmy. I potem nagle jest dołek z różnych powodów, czy rodzinnych, czy z powodów, że nie mają dostatecznie dobrej roli, czy nie mają dostatecznie dobrego reżysera, czy wręcz wszystko się powinno składać, a i tak się do cholery nie złożyło. No i to nieraz jest coś takiego, że wtedy się wpada w dołek, bo nie zdałeś matury, tak? Jesteś na topie, wszyscy mówią, Boże, jaki cudowny gościu. I nagle, nie wiem, też mówię na rybę, Lewandowski przestanie strzelać bramki przez 2-3 miesiące, ten wyda świetną książkę, potem mu następna nie wyjdzie, ten zagra ze wspaniałej sztuce i wspaniałej roli, potem się okaże, że następna jest, no już taka sobie. I niektórzy ludzie tego nie wytrzymują, mówię o artystach, zaczynają wpadać w dołek. Tak. I to jest prawda, że trzeba pilnować tego, żeby w ten dołek za głęboko nie wchodzić, tylko próbować dalej do przodu. Jak nie w lewo, to w prawo. Jak nie tu, to tam. Jak nie jesteś w stanie na przykład, bo cię nie obsadza reżyser w sztuce, bo też są różne możliwości i są różne przeciwności. Są na przykład dyrektorzy, którzy mówią, ja cię coś nie lubię. No i ci nie dają roli, no i co robisz? Będziesz siedział i płakał? Nie. Jak nie ten teatr, to szukaj to innego. Jak nie ta impreza, szukaj innej. Jak nie zagrasz w serialu, to staraj się robić, nie wiem, imprezy dla dzieci. Możesz też jeździć po całej Polsce ze spektaklami. Być objazdowym aktorem, tak, nie? Być objazdowym aktorem. Po prostu trzeba mieć jakąś taką siłę parcia do przodu, zostawiania za sobą tego, co jest i dobre, i złe, i parcia do przodu. I w każdym razie ja się staram to robić. No i bardzo dobrze, dzięki temu jesteś bardzo wszechstronny. A jeszcze a propos twojej wszechstronności, to chciałbym zapytać się ciebie, gdzie lepiej się czujesz? Czy na deskach teatru, czy też właśnie na planie filmowym, w serialach czy filmach? Bo z tego, co ja sprawdzałem, no to w większości twoich ról ekranowych raczej ograniczały się do ról raczej trzecioplanowych, tak. Ewentualnie epizodów. I takie moje pytanie jest następujące, czy ty masz taką rolę, która najbardziej zapadła ci w pamięć? Albo czy jest jakaś sytuacja z planu? O plan też za chwilę zapytam. Natomiast właśnie, czy jakaś rola zapadła ci w pamięć, na przykład właśnie teatralna, czy też filmowa? Bardziej teatralna, ponieważ bardziej większe role dostawałem w teatrze, więc na pewno jest zapamiętana przeze mnie rola, którą zagrałem w teatrze w Bagateli, rola w Maydayu, czyli spektaklu, który reżyserował świętej pamięci już pan Wojciech Pokora, wspaniały aktor, reżyser, Roya Kuneya Sztuka, którą zagraliśmy najdłużej w ogóle w Teatrze Polskim po wojnie, bo ten spektakl szedł 1600 razy w tym teatrze naszym Bagateli. 1600 tak, w przeciągu roku? No nie. Bez jaj, ale 1600 razy to samo zagrać. Sprawdzałem to twoją czujność. To jest ładne. To jest ładna sprawa. Grałem tam główną rolę, do dzisiaj się z tego cieszę. Ale mam też rolę inną. Te 1600 razy, tak spytam, to w skali ilu lat? Tak już na poważnie. No początek był 1995.
i skończyliśmy 3 lata temu grać. O proszę. No także to dość sporo czasu. Ale jest też druga rola, pochwalę się, za którą dostałem też nagrodę prezydenta miasta Krakowa. To jest rola w spektaklu Śmierć pięknych saren na podstawie bardzo pięknych opowiadań Oty Pawla, takiego czesko-żydowskiego pisarza. Tam również gram główną rolę. Ta sztuka idzie dalej w Teatrze Bagatela. Zapraszam serdecznie. I to jest rola dużo poważniejsza, zupełnie odmienna od tego Maydaya, bo nie jest to ani komedia, ani farsa, tylko jest to taka, o, powiedziałbym, tragikomedia. Albo komediodramat bardziej, o, w tym sensie. Powiedz mi, jak zapatrujesz się na dzisiejsze... na dzisiejsze tak naprawdę życie teatru? Czy jest jakby duża frekwencja na twoich spektaklach? Czy jest wśród tej frekwencji dużo młodych osób? Czy uważasz, że młode pokolenie aktorów zarówno teatralnych, jak i filmowych, ale wydaje mi się, że bardziej mógłbyś się wypowiedzieć w tematach aktorów teatralnych, czy jest jakaś taka szansa na to, że jest jakby sens, że młodzi aktorzy dalej gdzieś tam występują w teatrach? Czy jest jakby, czy to życie teatru jeszcze ma przed sobą długą drogę, czy już raczej jest to trochę dekadentyzm? No więc ja ci powiem, Kuba, że w tej dobie, czyli w dobie AI, może dojść do tego, że niedługo już nie będziemy w ogóle w filmach grali, bo będą nas robiły komputery. Jedyne spotkanie z żywym aktorem to będzie spotkanie z żywym aktorem w teatrze. W związku z tym teatr na pewno nigdy nie zginie, tym bardziej, że pamiętaj o tym, że powstał jeszcze w czasach starogreckich, więc otóż to. My naprawdę na to nie musimy narzekać. Jest to spotkanie człowieka z człowiekiem, widza z artystą. Do tego, żeby był teatr, wystarczy jedna osoba grająca na scenie i jedna osoba, która to ogląda. To będzie zawsze. Natomiast, czy to się podoba? No tak, podoba się, bo my na frekwencję absolutnie nie narzekamy. Zresztą powiem ci więcej, że chyba w ogóle teatry nie narzekają w tej chwili na frekwencję, bo chodzenie do teatru zaczęło być ekskluzywne. To znaczy każdy, jak pójdzie premium do multiplexu obejrzeć sobie film, może to zrobić, weźmie sobie popcorn i polezie. Ale żeby pójść do teatru, to już nie jest kwestia wydania też 20 zł, czy tam 30, tylko jest to kwestia większa i bardziej większy splendor jest wziąć dziewczynę i zaprosić ją do teatru, nawet na komedię, nawet na coś lekkiego. Zgadza ale się z żywym aktorem usiąść, a potem, proszę bardzo, można jeszcze pójść na winko, tylko że to się robi, uwaga, uwaga, dość droga zabawa i dlatego zaczyna być to zabawa ceny dla bardzo ludzi, wzwyżkują. Dla ludzi, którzy chcą wyjść ponad jakby sztampę... Standardy, tak. Współczesne. Jakby współczesności szukania na przykład wolnego czasu. Alternatywnej rozrywki. No ale nie, no mówię, że szukania wolnego czasu w chodzeniu po galeriach handlowych. A to tak, to zdecydowanie. Natomiast jak ja też obserwuję tutaj taki, no zwłaszcza w Polsce od kilku lat, taki rozwój właśnie tej takiej komedii jednoosobowej w formie stand-upów, nie? I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest też taka... Może wytłumacz to, co są stand-upy, może nie wszyscy wiedzą. Znaczy nie, no z tego, co jakby ja to mógłbym wytłumaczyć, no to jest jakby taki trochę, jakby aż tak bardzo też nie znam pochodzenia, wiadomo, że tam w Stanach Wielkie Brytanii gdzieś to tam miało początki, natomiast jakby no ja to rozumiem w taki sposób, że jest komik, który po prostu wychodzi na scenę i często albo wchodząc w interakcję z widownią na bazie której opiera swój program lub też właśnie wcześniej napisany ten program przedstawia, no i jakby jest to w formie też takiego luźnego opowiadania najczęściej i po prostu zabawiania no publiczności. I w dużej części improwizacji. Tak, improwizacja. Tu doszliśmy do bardzo ważnej rzeczy, bo improwizacja, jeżeli chodzi o zawód aktorski, jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Są aktorzy, którzy, tak samo zresztą jak muzycy, którzy zagrają wszystko do nut, są nawet świetni, ale kiedy tylko trzeba, żeby coś zaimprowizowali, czyli powiedzieli coś od siebie, coś dołożyli, to nie każdy to potrafi robić niestety, tak? Nie każdy muzyk potrafi zagrać bez nut. Są tacy, którzy wszystko zagrają, a są tacy, którzy nie zagrają nic i też mogą być tymi muzykami niezłymi. Improwizacja to jest bardzo trudna dziedzina sztuki, nie każdy ją potrafi.
To prawda. I na przykład często też macie jakieś takie spektakle improwizowane? Nie, znaczy u nas w teatrze takich spektakli na razie nie było, chociaż inaczej, znam już aktorów, którzy te stand-upy robią, nawet ode mnie z teatru. Jeszcze nie widziałem, nie byłem, ale wiem, że to dla nich jest wielka przygoda, że uwielbiają to robić. Ja bym nie uwielbiał. Ja bo co do stand-upów, no to jednak jakby jest to dosyć ostatnio, w ostatnich latach bardzo popularne. Ja sam zresztą byłem na kilku na żywo. W jednym byłem w Nowochódzkim Centrum Kultury. I to jeszcze ponad pół roku temu, więc bardzo sobie gdzieś tam chwalę, bo jest to ta energia właśnie, że ten komik, który w tym momencie prowadzi swoje show, jest aktorem odgrywającym powiedzmy swoją rolę, no i jakby wchodzi też w tą interakcję z widownią, opowiada różne właśnie historie pod pretekst, no właśnie opowiada żarty pod pretekstem luźnych historii powiedzmy z życia, czasami w mniej, czasami w bardziej wulgarny sposób, zależy też od tego, jaki kto ma podejście do humoru, tak? Ja na przykład cenię sobie zarówno taki głupkowaty i prostacki nawet humor, jak i też bardzo wysublimowany, inteligentny, więc jakby pod tym kątem nie mam problemów, natomiast jakby też tutaj narodziło się u mnie kolejne pytanie, czy wolisz bardziej właśnie wystawiać jak już grasz na przykład te spektakle w Teatrze Bagatela, to na przykład wolisz bardziej komedię, czy bardziej... Ty pytasz, wolę wszystko, znaczy ja chcę być różnorodny, okay. Jak zagram coś klasycznego, to bardzo chętnie zrobię komedię. Jak zrobię komedię, chętnie zagram dramat. A nas niestety trochę szufladkują. To znaczy, skoro już wyszło na to, że ja jestem w Maydayu i nie tylko ja, tylko wszyscy moi koledzy, którzy i koleżanki, które grały w tym spektaklu, wspaniałym zresztą przedstawieniu naprawdę. No jeżeli się gra 1600 razy, to wiadomo, że musi być na to publika. Ale to jest farsa, czyli coś w rodzaju takiej naprawdę ostrej komedii, to my byliśmy szufladkowani w Teatrze Bagatela tak, że to są ci, co grają w tym Maydayu, to farsie grają. No to jak będziemy Szekspira robili, czy tam jakieś poważniejsze rzeczy, a takie również były robione, to my byliśmy pomijani przy obsadzie, no bo to są ci z Maydaya, prawda? A to jest straszliwy błąd, bo aktor powinien umieć robić i to, i powinien robić tamto. W tej chwili jestem ja na przykład na etapie, no nie mogę powiedzieć, w jakim gram serialu, ale gram i to jest bardzo dobry serial i to pozwala mi znowu wchodzić na inny level gdzieś tam tej swojej, nie wiem, drogi artystycznej. Bo zamiast tylko grać w teatrze, albo grać tylko tak, jak powiedziałeś, bo to prawda, drugoplanowe i trzecioplanowe role tam serialowo-filmowe, nagle w tym roku akurat ta rola będzie większa i będzie w bardzo dobrym towarzystwie, w dobrej obsadzie i w bardzo jakby dobrej produkcji. I to mnie interesuje bardzo, ponieważ ja się chcę rozwijać. No ja nie chcę siedzieć w tym samym miejscu i bez przerwy robić to samo. Dlatego nie, no się jasne. Cieszę, że mogę robić teraz no to. No tak, no bo dzięki temu nie ma tej takiej stagnacji, tak, w tym wszystkim. Wtedy nie ma się, takiego tylko wtedy właśnie się marazmu. Rozwijasz. I dokładnie, dzięki temu możesz zdobywać nowe horyzonty, odkrywać. Co chciałem też powiedzieć, bo tak a propos tego jeszcze ci dołożę, nie? Jak kiedyś miałem taki okres w życiu, rzeczywiście, że dyrekcja mnie nie obsadzała, miałem niedosyt tego po prostu grania. To poszedłem do innego teatru grać, to bardzo fajny teatr, również Teatr Baraka, który jest niedaleko tutaj stąd, bo jest na Paulińskiej i tam robiliśmy fantastyczne rzeczy i od rzeczy poważnych poprzez Noce Waniliowych Myszy, czyli spektakle kabaretowe, ale z czego ja tam nie grałem? Ja tam grałem Magdę Gessler, grałem Kaczyńskiego, no tak, grałem tak różnorodne role i w tak różne role. Z różnych światów. Tak, z różnych światów. Grałem tam też swój monodram Jedyny w życiu, który zresztą mój syn wyreżyserował, też trochę oparty na piosenkach Wysockiego, ale to były pewne rzeczy, których nigdzie indziej bym nie zrobił. No ja dlatego tak się cieszyłem też z tych kabaretów, że to jest pewna zmiana formuły, to jest zmiana ampła, odskocznia, coś nowego. Ja strasznie lubię zagrać i robić coś nowego, po prostu coś, czego jeszcze nie brałem. No właśnie, a jeszcze tak właśnie w nawiązaniu do tego, czy masz jeszcze jakieś swoje takie marzenia aktorskie lub role, które na przykład chciałeś na przykład zawsze, myślałeś o tym, żeby zagrać? Jakieś takie właśnie ambicjonalne marzenie? Nie, nie mam ambicjonalnych marzeń. Ja chcę takie, że chciałbyś zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłeś, a nie miałeś na przykład na to okazji, a teraz w ewolucji
ewolucji, powiedzmy, czasów i tego i możliwości, masz taką możliwość? Czy chciałeś na przykład coś takiego zrobić, albo na przykład czy miałeś plan, albo takie właśnie chrapkę, marzenie, żeby wystąpić na przykład gdzieś za oceanem? Pewnie, że mam. Oczywiście, żebym chciał wystąpić za oceanem, bo druga jakby sprawa, która jest ze mną związana, a właściwie to jest ta sama. Coś nowego. Jeszcze nigdy nie byłem w Stanach. Chętnie bym do tych Stanów poleciał coś zagrać albo coś zwiedzić. Jeżeli nawet nie mogę czegoś zagrać, to chciałbym coś zwiedzić. Więc teraz chodzę, nawet dzisiaj byłem, wczoraj też łażę sobie po internecie, patrzę na jakieś tanie loty, a może by do Lizbony, a może by do Madrytu jeszcze raz polecieć, nowe muzeum zobaczyć. Nie wiem, to wszystko się wiąże ze sobą. Natomiast tak, owszem, chętnie bym zagrał w Stanach, tak, owszem, chętnie bym zagrał w dobrym filmie fajną rolę, nie musi to być rola główna, ale może być dobra, drugoplanowa rola, uważam, że się do tego nadaje, tylko że aktor to jest bardzo dziwny zawód. Tu nie dość, że trzeba być dobrym, jeszcze trzeba mieć farta. Jak masz farta i trafisz, akurat się zdarzy, na reżysera... Nieraz po znajomości, no tak, często po znajomości. Ale powiedzmy, że nawet nie po znajomości, ale uda ci się trafić dobry casting i wygrasz, wskoczysz na jakiś poziom, to potem już jest łatwo. Ale możesz być znakomitym aktorem, naprawdę, i siedzieć całe życie na rolach drugo-, trzecioplanowych i cały czas się boksować, tylko jedno, jedyne jest najważniejsze. Myśl o sobie, jestem dobry. Trudno, nie udało się, ten mnie nie weźmie, to mnie weźmie następny, ale jestem dobry, nie jestem chłamem, bo ludzie, którzy sobie myślą, że w związku z tym, że nie mają tych propozycji, że ich nie chcą ich angażować, że oni są źli, że są niedobrzy, że są drewnem, to tacy ludzie nie mają czego szukać w tym zawodzie. Ten zawód cały czas jest tak, że wyrzucą cię drzwiami, to właśnie oknem. Chodź na castingi. Castingi są dla wszystkich niby, prawda? Ale niektórzy aktorzy się boją castingów i w ogóle na nie nie chodzą. No to jak nie pójdziesz, to nie dostaniesz roli. No nie ma siły. No dlatego to jest taki ciężki, trudny zawód, ale ja bardzo, bardzo chcę jeszcze w tym swoim życiu prawdziwym, ale też życiu artystycznym przeżyć jakieś nowe doznania. I do tego będę dążył. No i bardzo dobrze. A powiedz mi jeszcze tak, jeszcze w nawiązaniu do tych castingów, myślisz, że to jest jakby to, że aktorzy nie chcą przychodzić na te castingi, to jest brak informacji w myśl tego właśnie, że się boją czegoś? Boją się, że że są niewystarczająco dobrzy, że tak. Te role ktoś może im zwinąć sprzed nosa? Tak, to jest jedna para kalendarzy, nie, że jest sprzed nosa. Po prostu pójście na casting, to tak, trzeba się nauczyć roli bardzo szybko. Jest kamera na ciebie, musisz się pokazać. Też zależy, jaki jest dzień tygodnia, która godzina, jaki reżyser, jaka jest atmosfera. Niektóry aktor może się otworzyć dopiero, kiedy ma dobrą atmosferę wokół siebie. Niektórzy potrafią udawać, że jest wszystko świetne i zrobią też zły casting, bo to jest wszystko nieprawdziwe, co oni pokazują. Więc to jest znowu taka mały rodzaj matury. Każdy taki casting. Więc niektórzy po prostu się boją. Nie chcą chodzić. Mówią, a nie, bo to i tak to mnie nie wybiorą. A to się okazuje, że nieraz jednak wybiorą. No, można czekać parę lat ładnych i ja dzięki temu bardzo dziwnemu zresztą castingowi dostałem się do tego serialu i fajnie. No i tylko super. Dlatego, że byłem. No tak. Gdybym nie poszedł, to bym nie był. No tak, ale byłeś, mogłeś się zaprezentować i tak naprawdę dostałeś ten angaż, nie? Tak. A jeszcze tak na chwileczkę odbiegając, to masz może jakieś na przykład ciekawe anegdoty, historie, które można byłoby tutaj przytoczyć, na przykład jakieś humorystyczne? Jak na przykład wygląda taki twój codzienny dzień w pracy? Myślę, że to jest humorystyczne, czy, tak? Czy masz jakiś tak, wiesz, no tak naprawdę znając twój charakter, obstawiam, że nawet i z takiej codziennej rutyny mógłbyś wyciągnąć ze 2-3 anegdoty, które mogłyby tutaj, że tak powiem, wywołać uśmiech na twarzy. Nie, z mojego codziennego życia to nie ma... Rozmawiam tutaj o aktorstwie, o teatrze, więc tak z takiej rutyny właśnie... Nie jest to za bardzo anegdotyczne wszystko, co... Albo jakieś takie ciekawe, wiesz, przygody, jakieś anegdoty, które mógłbyś opisać. No w zeszłym odcinku, jak pytam chłopaków, no to Makary przytoczył historię pana Andrzeja Zielińskiego,
który podczas remontu u nas w studiu wpadł do rowu, więc no to... u nas, więc wie, bo mieliśmy rozkopane studio, także polecam ci przesłuchać naszego pierwszego odcinka. No, na pewno sobie posłucham. To wiesz. Na pewno sobie posłucham. To dlatego, wiesz, dlatego pytam też, czy masz jakieś takie ciekawe historie. Jeżeli mam jakieś ciekawe anegdoty, to bardziej z początków jakby swojej własnej działalności. W tej chwili w ogóle się cały świat i teatralny, i filmowy trochę pozmieniał. Aktorstwo się pozmieniało, teatry się pozmieniały. Ludzie już z sobą nie przebywają tyle, ile kiedyś. To znaczy w sensie takim grają i zaraz 5 minut po spektaklu nikogo nie ma, każdy idzie we własnych sprawach i się kończy życie towarzyskie. Ale kiedyś było rzeczywiście dość sympatycznie. Ja mogę powiedzieć parę takich różnych ciekawych anegdot związanych z aktorami, z profesorami, którzy nas uczyli w szkole teatralnej, na przykład z Jerzym Bińczyckim, którego większość z was jednak kojarzy tam z Nocy i Dni, prawda, czy doktora Wilczura. On tylko nas prowadził na trzecim roku i miał zajęcia z wiersza. Mieliśmy takiego kolegę, który pochodził z Polski, ale mieszkał w Hiszpanii i tam skończył szkołę teatralną hiszpańską. W związku z tym każdy miał sobie przygotować jakiś wiersz, tak, żeby pokazać Bińczyckiemu. No i każdy sobie przygotował, a on przetłumaczył sobie na polski wiersz hiszpański. No to kazali mu powiedzieć, dobra, to niech pan powie ten wiersz. No i wiersz był taki, na miłość boską, kto da nędzarzowi grosika? Kto da nędzarzowi grosika na miłość boską? Czy ktoś nędzarzowi da grosika na miłość boską? Kto nędzarzowi grosika da? Czy ktoś nędzarzowi da grosika na miłość boską? Kto nędzarzowi da? Po 3 minutach takiej przemowy my już wszyscy prawie leżymy pod stołem, a Bińczycki mówi, że przepraszam bardzo, państwa to śmieszy, no więc próbujemy trzymać powagę. Na miłość boską, kto da nędzarzowi grosika? I wiersz się kończył stwierdzeniem bardzo poważnym, na miłość boską, ile skurwysynów jest na świecie. No i dobra, wiersz się skończył. My tak siedzimy, tak, no, a Bińczycki tak gładzi brodę i mówi tak, proszę pana, tak na pierwszy rzut oka, to tekst wymaga skrótów. I wtedy wszyscy wpadli pod ławkę i tak się zakończyło mówienie wiersza przez mojego kolegę Polaka, który skończył szkołę hiszpańską. No więc takie tego typu anegdoty oczywiście bywały. Tylko przez te tyle lat, a już jestem ponad 40 lat w zawodzie, po prostu nieco już pamięć nie ta, więc bardziej się pamięta to, co było kiedyś, dawno, a nie to, co jest w tej chwili i to, co było bardzo niedawno. A tak wspomniałeś też o życiu towarzyskim, że kiedyś ono bardzo tętniało wśród aktorów. Dużo było lepiej. Myślisz, że czym teraz może być spowodowane to, że aktorzy tak strasznie jakby no aż tak bardzo się mogą nie spoufalać po tej pracy i tak no nie spędzać razem tego czasu? Myślisz, że to dlatego, że mogą mieć już dość siebie nawzajem podczas wspólnej pracy, czy to bardziej na zasadzie To nie jest w ogóle to. Nie, tutaj jest kwestia cywilizacyjna niestety. Jest kwestia tego, że zmienia się cały świat, że kiedyś nie było telefonów komórkowych, nie było komputerów. Ludzie, żeby spędzić czas, woleli go spędzać razem. W tej chwili nie muszą tego robić, bo mają tyle zadań. Poza tym ten czas nie płynął aż tak bardzo szybko, jak płynie teraz. Poza tym dużo mniej można. Kiedyś można było, znaczy nie mówię, że się upijać, ale można było sobie w teatrze wypić, nie wiem, piwo, jedno, dwa. Jest tyle anegdot o różnych aktorach, łącznie z nieodżałowanej pamięci Wiktorem Sadeckim, który kiedyś podobno no, już był w takim stanie, a grał Wernichore i miał tylko powiedzieć jeden wyraz jutro. Trela miał go zapytać jutro, on miał odpowiedzieć jutro. Nie, kiedy? Trela kiedy? A Sadecki jutro. No i kiedy go Trela zobaczył, jak on wygląda w tym oknie, ten Wernichora, i że on chyba tego nie powie, a tak patrzy na niego i mówi jutro, a Sadecki tylko kiwnął głową, że tak, tylko tyle był w stanie zrobić. No ale to tylko taka dygresja odnośnie tego, że można było, przecież aktorzy po spektaklu szli do Spatifu, są całe anegdoty o aktorach i krakowskich, o Maklakiewiczu. Teraz w tej chwili niedawno nagrałem audiobooka, kto chce, ten dostanie tego audiobooka, serdecznie zapraszam, o Himmelsbachu, który
prostu nie wychodził. Oni przecież też zrobili coś jednak dla tego kina polskiego, dla kultury polskiej, mimo tego, że to się wiązało jednak z piciem alkoholu, ale wtedy to zupełnie inaczej wyglądało też na planie, inaczej się kręciło filmy. Inna kultura pracy i też, jeszcze inna sprawa, to jest kwestia szeroko rozumianego mitu. To znaczy, że w tej chwili już ciężko jest o jakby... No takie spoufalanie się człowieka z człowiekiem. Nie mówię tylko aktora z aktorem, ale też i nawzajem, i między sobą, i między ekipą. To wszystko jest w tej chwili dużo, dużo bardziej obwarowane i restrykcyjne. W związku z tym też i metody pracy są inne. Okej, okay, czyli zmieniła się tak naprawdę metodyka pracy, właśnie ta kultura pracy, ale myślisz, że ta cyfryzacja też mogła też na to wpłynąć, że jest to aż tak duże, że nawet w takim powiedzmy nawet i pogodnym środowisku, takim pełnym energii wśród aktorów też właśnie mogło to wpłynąć na taką troszeczkę izolację? No wśród... tak, tylko że to jest chyba zła nazwa, że jesteśmy pogodnym środowiskiem, bo my jesteśmy bardziej środowiskiem wilków niż baranków. To jest coś takiego, że to ja mam dostać tę rolę, a nie kolega. W związku z tym my bez przerwy jesteśmy z sobą w niezgodzie, bez przerwy jesteśmy z sobą w konkurencji i to jest taka ostra jazda. Także nie ma wśród troszeczkę nas wielu przyjaźni. Trochę wyścig szczurów? Tak, trochę wyścig szczurów. No wiesz, jednak nie... Znaczy wiadomo, że dużo rzeczy się tam gdzieś tam przebija do ogólnej informacji, natomiast wydaje mi się, że właśnie aż tak też dużo nie wiemy, ile moglibyśmy... że nie wiemy na tyle, żebyśmy mieli tą świadomość, jako powiedzmy tacy zwykli, postronni ludzie, no, słuchacze. Myślę, że na pewno nie sądzę, żeby ta kuchnia zresztą była na tyle ciekawa, bo nieraz ta kuchnia jest po prostu no, trochę taka no, nie powiem brudna, ale szara. No, trochę dość sporo zawiści. Niesmaczna dość sporo, tak, taka niesmaczna. Tak, nie na pierwsze strony gazet w każdym razie. Gwiazdki Michelin na pewno nie dostanie. Nie, gwiazdki Michelin na pewno się z tego nie dostanie. A powiedz mi jeszcze, że tak spytam, bo też sprawdziłem sobie w mojej bibliotece informacyjnej w internecie, że byłeś albo dalej jesteś często w teatrze asystentem reżysera podczas spektakli. I chciałbym jakby potwierdzić na ile to jest prawda, a na ile internet kłamie. Nie, to nie kłamie. Jest prawda, zaprzeczam. Ja byłem parę razy asystentem reżysera. Bo już teatrze, miałem zapytać... Ale było to nie, to było bardzo dawno. Bo już miałem zapytać, czy wolisz bardziej właśnie też... Nie mam zapędów reżyserskich. Jako aktor, czy bardziej właśnie są aktorzy, w większości tak jest, że aktorzy po jakimś czasie, kiedy grają, to niektórzy mają zapędy reżyserskie. Nawet niektórym to się udaje. Ale nie zawsze to jest dobrze, że aktor chce być reżyserem i stanąć po drugiej stronie, bo reżyser to jednak zupełnie coś innego niż aktor. Kompletnie. To są inne zawody. Natomiast rzeczywiście starzają się. Tak? Clint Eastwood potrafi być świetnym aktorem i znakomitym reżyserem, ale nie każdemu to się udaje, naprawdę. Więc trzeba bardzo uważać, żeby nie próbować wyżej podskoczyć, niż się potrafi po prostu i tyle. Ja na pewno wiem o tym, że jestem dobrym aktorem. Natomiast czy byłbym dobrym reżyserem? Nie wiem. Zrobiłem tam z jedną czy ze dwie rzeczy amatorskie z amatorami. Wydawało mi się to nawet jakoś sensownie zrobione, ale to jest... Takie bardziej etiudy czy pełnoprawne spektakle? Nie, to są to pewne projekty, które wykonaliśmy czy tam na świeżym powietrzu z dzieciakami, czy też z dorosłymi, ale to byli dorośli amatorzy. Nigdy nie reżyserowałem sztuki z zawodowymi aktorami. Myślę, że nie pokusiłbym się też do tego. Tak samo zresztą, jak nie sądzę, żebym się pokusił o uczenie innych. Myślę, w szkole teatralnej, czy parę razy jakoś tam, nawet mi to gdzieś siedziało w głowie, że potrafię to robić, ale nie jest to moja pasja. Są ludzie, dla których to jest pasja, czyli aktorzy, dla których to jest pasja. Dla mnie nie i wiem też o tym, że w szkołach teatralnych często jest tak, że nie musi być aktor pierwszoplanowy, może być drugo- albo trzecioplanowy aktor, znakomitym profesorem i uczyć bardzo dobrze tego zawodu i może być pierwszoplanowy aktor, który niestety nie nadaje się do bycia profesorem w szkole teatralnej,
bo to znowu jest inny zawód. Trzeba mieć sobie pasję nauczycielską i no kochać tak, i przede wszystkim też trochę takiej charyzmy i takiego ducha przewodnika takiego, nie? Żeby mieć no, trochę te, tak, tego no. bakcyla właśnie, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. Trochę a czułbyś tak. się kompetentny jako nauczyciel, jako taki mentor nawet może, bym powiedział, dla nie, niektórych. Nie, nie. Znaczy, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie na pewne tematy, to mogę na te tematy odpowiedzieć, ewentualnie coś doradzić. Natomiast pouczać nie. Nie. Staram się nie pouczać, bo sam jestem na tyle niepewny siebie i jakby swojej wiedzy na pewne tematy, że nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Czyli jak już ktoś zwraca uwagę, to zdecydowanie nie ty. Nie, zdecydowanie nie. Ja staram się tego bardzo, bardzo pilnować i ograniczać. Pewnie, że się zdarza również w czasie pracy teatralnej nad rolą z kolegami, że koledzy sobie nawzajem jakieś uwagi dają, ale powiem ci, że jest z tym też coraz gorzej. A czy w tym sensie, że... A jest jakiś brak komunikacji w tym? Czy, nie, czy... no to jest kwestia tego, że każdy czy coraz gorzej się... znosi krytykę. Nawet swoich własnych kolegów i nawet to, że kolega ci mówi coś dobrego. Ja tego znowu nie mam. Ja chętnie biorę krytykę i próbuję nawet na tej podstawie zmieniać swoją rolę. Ale są też tacy, którzy są dokładnie odwrotni. Że jak mu zwrócisz uwagę, to dostaniesz taki opieprz, że ci w pięty pójdzie po prostu. Bo jemu uwagi może dawać tylko reżyser. Nikt inny mu dawać uwagi nie może. Aha, okej. Okay. Tacy ludzie też są. Czyli to jest też tego typu podejście. No. No i wiesz, no niektórzy tak naprawdę mogą, tak jak mówisz, no gorzej, lepiej znosić tę krytykę. Czasami wręcz niektórzy biorą to aż za bardzo do siebie. No niestety. Gdzie tak naprawdę często no, wypada też odróżnić konstruktywną krytykę od zwykłego hejtu, nie? Bo zarówno jakby... To jest ciężkie do rozróżnienia, ale w takiej pracy... No właśnie, czy w takiej pracy jak w czasie prób, to jest, myślę, niedobra cecha, jeżeli człowiek nie jest w stanie przyjmować krytyki od kolegi, że może by spróbował w tę stronę, a może w tę stronę. No nie opieprzył, ale po prostu krytyki, że to może dałoby się inaczej zrobić. Może tutaj ta... Mówię, niektórzy się z tym zgadzają, niektórzy odmawiają. A powiedz mi, czy tutaj jakby w twojej pracy w teatrze jako aktor jest, bo głównie w teatrze, bo w filmach wiadomo, istnieje właśnie coś takiego jak hejt na taką szeroką skalę pojęty? Czy to jest bardziej na zasadzie po prostu, że o, nie podobał mi się, bo do dupy wystąpił, albo do dupy miał kreację na przykład, nie? Znaczy hejt... Sama nazwa hejt, jeżeli chodzi o teatr, jest o tyle bez sensu, że aktorzy, znaczy, jeżeli mówię na przykład... Bo wiemy, jak to wygląda inaczej, w internecie. Jeżeli aktor nie podoba mi się kolega, to nie powie koledze, ty, słuchaj, ty do dupy zagrałeś, bo to nie wypada, tylko powie to kolega koledze. I w związku z tym wszyscy już będą wiedzieli, że kolega zagrał do dupy, tylko ten kolega o tym wiedzieć nie będzie. Okay. Ale to jest kwestia pomiędzy aktorami. A dostajecie jakiś feedback od widowni? Jest jakaś opcja, bo wiesz, w internecie napiszesz komentarz, film możesz napisać czy nagrać recenzję, a czy jest jakaś forma feedbacku, którą dostajecie od widowni? No pewnie, że dostajemy, przecież teatr też prowadzi jakieś swoje własne blogi, Facebooki i tak dalej. Każdy spektakl widzowie oceniają i często jest feedback po prostu normalnie internetowy danego spektaklu, czy się podobał, czy się nie podobał i tak dalej, i tak dalej. Więc dostajemy, czyli to też no i feedbackiem publiczności jest standing albo nie. No jak tak. publiczność staje, to znaczy, że się podoba, tak? A jeżeli nie wstaje, to znaczy, że jest dobre, ale nie na tyle. Okej, rozumiem. A jeszcze, że tak powiem, jeszcze takie mam ostatnie pytanko na koniec, bo tam dostajemy sygnał z reżyserki, że już powoli musimy kończyć. No właśnie zanudzimy ten film na tym podcaście końcowo. No wiesz, zawsze można się coś ciekawego dowiedzieć. Ja na przykład dowiedziałem się sporo i wydaje mi się, że jak sobie to będę oglądał i gdzieś tam będę robił jakieś korekty, to na pewno też sporo tej wiedzy mi się gdzieś tam utrwali i bardzo ci za to dziękuję. Natomiast, bo ja też mogę się czegoś dobrego i nowego dowiedzieć.
o tych aspektach, o których akurat nie wiedziałem. Natomiast jeszcze takie moje pytanko, bo jeszcze mamy tutaj segment jeden, tak zwany challenge'owy troszeczkę. Segment. No tak, ale to już bez spoilerów. Mam jeszcze takie pytanko do ciebie pod kątem ról głosowych. Jak się w tym czujesz? Czy często grasz jakieś role głosowe, dubbingowe w słuchowiskach, czy nawet radiowych, czy ogólnie czy czytasz dużo książek, albo czy występujesz w jakichś grach komputerowych? Wszystko czy też mi się udało zrobić, tylko nie powiem, że to było, czy to było często i czy to było zawsze. Robiłem gry komputerowe, bardzo je lubiłem, zwłaszcza wojenne. Skończyło się. A jesteś w stanie podać jakieś tytuły? O, nie pamiętam w tej chwili tych gier komputerowych. Okay. Jeden taki Głupki z kosmosu na przykład. Nie wiem, czy znasz taką coś. Kojarzę. Wydaje mi się, że za dzieciaka mogłem gdzieś tam liznąć tematu. Głupki z kosmosu. Tam syn by mi podał jeszcze, w czym myśmy brali udział. No ale w każdym razie było tego dość sporo. Natomiast... Czyli to tak rodzinnie troszeczkę bym powiedział. Cała rodzina. Ja mam rodzinę aktorską, nie wiem, czy nie największą w Polsce, słuchaj. Bo jestem ożeniony z aktorką Dorotą. Mamy dwoje dzieci, Filipa aktora, Julkę aktorkę. No i oni tak się pożenili też z aktorami. Filip jest Anią aktorką, a Julka jest z Miłoszem aktorem. Więc no mamy sześciu was. Aktorów w rodzinie. I wszyscy każdy aktywnie robi, działają. I wszyscy nie? aktywnie działają, więc się z tego bardzo no cieszę. No chociażby nawet tutaj nie będę udawał głupka, no bo jednak współpracujemy razem przy tworzeniu albików. Albików, nie? tak. Więc jakby no ja każdemu z nas się to podoba. Z waszymi głosami jestem świetnie jakby tutaj obeznany. Bardzo mi się podobają zawsze wasze kreacje, dlatego też bardzo lubię to robić i lubię z wami współpracować na tej płaszczyźnie. No i tutaj tak, robimy albigi, czyli nagrywamy podkłady głosowe pod książeczkę. Nagrywaliśmy również, znaczy ja nagrywam audiobooki również, no jak mówię, ostatnio nagrałem Himmelsbacha, ktoś sobie chce, to niech sobie kupi i posłucha. Również nagrywamy podkłady filmowe, ale nie tyle dubbing, bo dubbing się mieści właściwie w całości w Warszawie. Teraz też, SDI o, to jest, i tak dalej. To jest nie? następna sprawa, którą warto poruszyć może w innym kiedyś odcinku, że żeby na przykład zaistnieć w dubbingu, to należy absolutnie siedzieć w Warszawie, bo tam mają studia i tam zaczynając od małych rólek, dojdziesz potem do większej roli dubbingowej. Tym bardziej, natomiast... że oni są jakby sfokusowani i stargetowani bezpośrednio też na te dubbingi, nie? Dokładnie, więc bo ja pamiętam, że kiedyś miałem też taki moment, że się tym interesowałem i zastanawiałem się, gdzie by tu uderzyć, żeby chociażby nawet gdzieś tam, chociażby nawet na jak to się mówi, załapać się na jakieś tam chórki, czy te tłumy, nie? No takie, więc na tłumy się załapuje. Właśnie to chciałem powiedzieć, że jak są firmy fabularne, to one mają też taki, tak zwane udźwiękowienie. Gwarki, to, te gwarki, to, tak. To tego jest, słowa mi zabrakło. Na te gwarki ja się załapuję. Jest takie studio w Krakowie, które też od czasu do czasu występuje w gwarkach fabularnych, on tam powiedział. Ale generalnie lubisz też te Lubię, role. Bardzo. Bo ja jest, to, bo jest to też jednak inna troszeczkę forma ekspresji i gry aktorskiej, no pewnie, nie? że tak. Głosem zupełnie inaczej grasz. Ale bardzo lubię, ja strasznie lubię. Zwierzątka bardzo lubię, Ślimaczka, Maciusia. Tak, Ślimak Maciuś, który też wystąpił u nas gościnnie na TikToku. Ślimaczek. Jakby ktoś chciał jeszcze Ślimaczka posłuchać, to ja chętnie zagram. Chętnie tak samo możemy odesłać do naszego TikToka, na którym Krzysztof już się pojawił. A skoro już tutaj przeszliśmy do odgrywania postaci, no to tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć moje gradobicie pytań i taką jakże dobrą i rzetelną rozmowę. I chciałbym przejść do naszego segmentu challenge'owego, czyli oficjalnie już nazwana Płyta Fortuny. I w tym momencie będę miał dla ciebie zadanie, żebyś zakręcił kołem. W zależności od tego, jaka postać się wylosuje, no to poproszę cię o odegranie coś głosem tej postaci, jakiś tekst, jeżeli będziesz znał, albo po prostu powiedzenie czegoś, żeby gdzieś tam móc troszeczkę zaprezentować się od tej strony głosowo-aktorskiej. I masz jedno koło ratunkowe w postaci dodatkowego zakręcenia w przypadku, jeżeli byś nie znał jakiejś postaci, ale dobrze się zastanów, bo w momencie, jeżeli wylosujesz drugi raz postać, która też nie będzie ci znana, no to już będziesz musiał zagrać na własne wyczucie.
Oj, nie wiem, ja tutaj patrzę na to koło fortuny, to ja nie wszystkich znam, naprawdę. Tak, w razie czego możemy... Mam kręcić, w razie czego możemy... Kręcić? Moment, ja jeszcze sobie włączę, żebyśmy mieli pierwszy rzut, żeby było widoczne. Gdzie to będzie się, gdzie się pojawi, co ja mam grać? Tutaj jest wskaźnik i on nam zadecyduje, ja tutaj za chwilę włączę nagranie, żeby też nasi widzowie mogli zobaczyć, co się faktycznie wylosowało, żeby nie było, że oszukujemy. I w tym momencie ja puszczam. Uwaga, zaczynamy. Zenon Martyni. Dokładnie. Tylko, że... Wymieszaliśmy postaci, żeby było troszeczkę z postaci filmowych, bajkowych, no i też osoby, powiedzmy, celebryckie, no dobra, no, które mają dosyć charakterystyczne głosy. Więc wylosował nam się Zenek Martyniuk, więc może nie każemy ci śpiewać Oczy Zielone, ale... Ja tylko znam. Ja też. Dlatego może... Ale zróbmy coś innego w takim razie z Dlatego Martyniukiem. Może zróbmy coś niekonwencjonalnego. Dobra, to w takim razie robimy jakiś freestyle. W ogóle disco polo. Dzień dobry, witam wszystkie pary, dzień dobry wam! To ja! Wszystkie rączki do góry i klaszczemy i proszę i raz, dwa, przez twoje oczy zielone, oszalałem! Wszyscy tańczą, dziewczyny bijemy, brawo, lewa strona! Przez twoje oczy zielone, oszalałem! Proszę państwa, jeszcze głośniej. Uwaga, teraz ja przestaję, a wy śpiewacie. Przez twoje oczy zielone. Oszalały. I bardzo dobrze. Jedziemy i śpiewamy dalej. Przez twoje oczy zielone oszalałem. No i tak to właśnie to disco polo leci. Powiedzmy, własna interpretacja. Bałem się troszeczkę tego wyboru, bo jednak byłem ciekawy też jakiejś innej postaci, aczkolwiek możemy zrobić mały bonusik i możemy zakręcić jeszcze raz, żeby tym razem może ja rzeczywiście jakąś postać wylosować, to też chętnie bym cię usłyszał. Zostawmy już tego Zenka Martyniuka, przestań. To jest bardzo dobry, bardzo dobrze trafiło na Zenka Martyniuka. No to dobra, to w takim razie jak następnym razem się spotkamy. Tym bardziej, że ostatnio prowadziłem, żeby nie było, jak mówię, że aktor, traktor. Nie dalej jak miesiąc temu prowadziłem koncert Zenka Martyniuka. Odbywał się w Gdowie. I tam Zenon Martyniuk miał cały swój koncert i mniej więcej tak to wyglądało. Zresztą powiem, że ja osobiście do disco polo nie mam nic. Uważam, że to jest też gatunek muzyczny i powinno się również go doceniać. Dokładnie, na pewno ma też swoje grono danych słuchaczy. Natomiast ja bardzo ci dziękuję za rozmowę, Krzysiu. Też dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na jakimś uzupełnieniu, na jakimś odcinku w przyszłości. Może tak, na też, suplemencie. Dokładnie, tak zwanym DLC dodatku. Możemy też porozmawiać wtedy o zupełnie innych rzeczach. Możemy też bardziej skupić się na tym dubbingu, bo myślę, że to też jest kwestia do, że tak powiem, rozwinięcia. A tymczasem... Dziękujemy bardzo. Wszystkich. Żegnamy się z wami, widzowie. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie. Na dole macie subskrypcję, zostawcie łapkę, możecie podać to dalej. A my widzimy się w następnym KPD-kaście. See ya. Strasznie lubisz tym pożarom, człowieku. To powinno być... To powinno trwać 20 minut. No, nie, ale wiem, że to strasznie. Ja pierdolę, żebyście poszaleli.